Dzień dobry Państwu, witamy w ostatnim, w kończącym się sezonie w Wiślackim Kwadransie. Nie wyszły nam trzy ostatnie mecze. Wisła najpierw przegrała z Zagłębiem Lubin, później wysoko 0-4 uległa Piastowi w Gliwicach i wreszcie na pożegnanie u siebie przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-3. No, trzeba obiektywnie przyznać, że szczególnie w tym ostatnim meczu mieliśmy bardzo poważne braki kadrowe. Brakowało 8 graczy z podstawowego składu, może nie z tej 11 wychodzącej na boisko, ale 18 meczowej. Trudno się więc dziwić, że ze Śląskiem sobie nie poradziliśmy, ale pozytywami są na pewno debiuty młodych piłkarzy, którzy poczuli smak prawdziwej szatni, prawdziwej piłki i mieli szansę zagrać w Ekstraklasie. Nawet jeśli ich kariery nie potoczą się tak, żeby te szanse dostawali ponownie, to sam ogromną na pewno radość związaną z występem w najwyższej lidze przeżyli. Wisła zakończyła rozgrywki na 12 miejscu. To na pewno dobrze, to na pewno sukces, bowiem naszym celem przed sezonem było utrzymanie się w lidze, a to zapewniliśmy sobie pewnie i szybko, bo już na 4 kolejki przed końcem, co na pewno dla Beniaminka jest wynikiem bardzo dobrym. Gdyby udało się utrzymać 10 miejsce, a to mogliśmy zająć jeszcze przed ostatnim meczem, można by mówić naprawdę o rewelacyjnym osiągnięciu. Tak, kończymy na 12, kończymy z podniesionymi głowami. Wisła pokazała, że w Ekstraklasie zasługuje na miejsce, że nie jest tutaj żadnym ubogim krewnym i nigdy nie była i mam nadzieję nie będzie chłopcem do bicia. Nawet w przegranych meczach rzadko kiedy byliśmy wyraźnie słabsi piłkarsko od swojego rywala. Ostatecznie 12 pozycja i koniec sezonu. Zanim jednak go tak całkowicie zamkniemy, posłuchajmy rozmów po meczach najpierw z Piastem Gliwice, gdzie przepytaliśmy Patryka Stępińskiego i Bartka Sielewskiego, a następnie po meczu ze Śląskiem Wrocław, zamykającym sezon, rozmawialiśmy z trenerem piłkarzy Wisły, Marcinem Kaczmarkiem. Patryk, no jak mogło dojść do takiej wysokiej porażki? No na pewno, pierwsza połowa nic na to nie wskazywała. Szybko zdobyte 2 bramki po przerwie Piasta ułożyły to, co się działo w dalszej części spotkania. No i ten mecz się skończył, jak się skończył, ale na pewno to, co ja teraz w tym momencie mogę powiedzieć, to na pewno ten mecz, jak i ten ostatni mecz ze Śląskiem nie może zamazać tego, co się działo przez cały sezon w naszym wykonaniu. Zawsze, jeżeli były te porażki, to się przydarzały maksymalnie jedną, maksymalnie dwoma bramkami. I mówię, zostały nam jeszcze ostatni mecz ze Śląskiem i musimy zrobić wszystko, żeby w tym meczu powalczyć, tak jak w poprzednich spotkaniach. No mówię, tak jak powiedziałem, pierwsza połowa, jak i ty powiedziałeś, nic nie wskazywało na to, że ten mecz się skończy, jak się skończył. I w tym momencie no, ciężko coś więcej jeszcze dodać. Już sam to niejako wywołałeś, ale obiecujesz razem z kolegami, że ten mecz ostatni zagramy na poważnie, po to, żeby 10 miejsce w lidze wywalczyć. No na pewno straciliśmy szansę, Zagłębie wygrywało w końcówce w Lublinie. No taki był nasz cel po tym, jak już wiedzieliśmy, że nie załapiemy się do tej górnej ósemki. To naszym pierwszym celem było zajęcie i głównym celem zajęcie 9 miejsca. A jeżeli, tak jak powiedziałeś, ewentualnie się nam to nie udało, to na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby walczyć o to 10 miejsce, bo jeżeli mówię, 9 miejsce jest już nie dla nas, no to trzeba zrobić wszystko, żeby zająć to kolejne najwyższe miejsce. Na pewno mecz ze Śląskiem, z tego co już tutaj do mnie dochodzą informacje, stworzył nam kolejnych problemów, bo są kontuzje, są kartki, także na pewno to nie będzie łatwe spotkanie. Nie wiem jaki był wynik Śląska, ale możliwe, że Śląsk dalej jeszcze ma o co walczyć, także mówię, no, musimy zrobić wszystko, żeby nie zamazać obrazu całego sezonu takimi dwoma głupimi spotkaniami na koniec. Czy według ciebie był to nasz najgorszy mecz w tym sezonie? Ciężko to teraz tak powiedzieć od razu po meczu, tak jak w pierwszej połowie no praktycznie nic się nie działo, ani z naszej strony nie było jakiegoś większego zagrożenia, taki ze strony Piasta jakieś stałe fragmenty i to wszystko. No a w drugiej połowie zamiast już po stracie tych dwóch goli jakoś wyciągnąć te konsekwencje i ustawić się z tyłu i jak gdyby spróbować też zdobyć gola na 2-1, no to my jakby rozwaliliśmy się po całym boisku, no i wszyscy widzieli jak to się skończyło. Patryk, Co tak naprawdę w szatni po takim meczu mówicie do siebie? Jeszcze nie miałeś okazji tam wejść, bo nagrywamy bezpośrednio po zakończeniu spotkania, ale no jaka będzie wasza reakcja, jak myślisz? Na pewno wesoło nie będzie, bo mimo wszystko to jest jednak mecz na najwyższym szczeblu w Polsce. Wiadomo, że każdy taki mecz, obojętnie czy to jest mecz o utrzymanie, o mistrzostwo, czy mecz o dla zespołów, które już oni jak gdyby nie walczą, to jest mecz o 3 punkty. To jest mecz jak gdyby o, wiadomo, że jakieś pieniążki. Także mówię, do każdego meczu musimy podchodzić tak, jakby to był kolejny najważniejszy mecz. Także ciężko coś więcej dodać. Na pewno w szatni będzie cicho, no wiadomo, że będziemy, mamy tydzień, żeby jak gdyby wyczyścić głowy i do tego ostatniego meczu z sezonu podejść z maksymalnym zaangażowaniem, no bo później będziemy mieć jednak jakąś tą przerwę. Nie jest ona może tak długa jak zimowa, ale jednak będzie.
kolejny sezon praktycznie będziemy mieć tylko miesiąc czasu, żeby się do niego przygotować, także też już musimy myśleć o tym, co dalej, ale mówię, no jeszcze nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość, tylko skupmy się na tym, co będzie w najbliższy piątek w tym wypadku. Przewrotnie trochę zacznę, Bartek. Do tej pory, ilekroć byłeś na boisku w Ekstraklasie, to nigdy nie przegraliśmy. A dzisiaj, na dodatek na stadionie klubu, którego barwy reprezentowałeś, przegraliśmy aż 0-4. Dlaczego tak się stało? No, ciężko na gorąco powiedzieć. Myślę, że ten wynik dzisiejszy, chociaż jest wysoki, nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo uważam, że mieliśmy swoje sytuacje i powinniśmy też dzisiaj jakieś wykorzystać. Bramki też uważam, że troszkę zbyt łatwo straciliśmy i stąd się to wzięło. I myślę, że 4-0 jest to wynik zbyt wysoki, jednak już jest po meczu i nic z tym nie poradzimy. Jakie macie humory? Bo jesteśmy dosłownie 10 minut po końcowym gwizdku, no na pewno atmosfera w szatni jest zła. No na pewno. Po dzisiejszym meczu nie może być dobra. Mamy do siebie też świadomo pretensje, że cały udany sezon w taki sposób, jak w dzisiejszym meczu, troszkę zamazaliśmy obraz. No jednak musimy się podnieść, żeby w tym ostatnim meczu ze Śląskiem zapunktować i godnie się pożegnać przed polską publicznością. Wiadomo, że 9. miejsca już nie zajmiemy, bowiem Zagłębie uciekło nam na dystans nie do odrobienia, ale szansa na 10, oczywiście pod warunkiem dobrego wyniku w ostatnim meczu, istnieje. Czy to rzeczywiście będzie wasz cel? Tak, na pewno to będzie nasz cel. Uważam, że musimy zdobyć punkty w tym meczu, a druga sprawa jest taka, że chcemy się godnie pożegnać ten sezon z naszymi kibicami na własnym obiekcie i również dla nich zrobić korzystny wynik. Czy nie uważasz, że jest to troszkę takie fatum, bo było wiele meczów wyjazdowych bardzo dobrych, rozegranych gdzieś po drodze sezonu i tak naprawdę ten najgorszy przyszedł wtedy w ostatnim naszym meczu poza domem. No i troszkę może zaciemniać się obraz, jakby nie było udanych rozgrywek w naszym wykonaniu. No na pewno tak jest, jeśli jeszcze prześledzimy, jak się ten mecz toczył i jaki był przebieg tego meczu, to naprawdę można zauważyć, że ten wynik jest za wysoki, jednak tak jak powiedziałem, to już jest po meczu i czasu nie cofniemy i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, musimy się zebrać w kupę i w tym ostatnim meczu zapunktować. Grałeś dzisiaj sporo przeciwko koledze, też wychowankowi Wisły Płock, Łukaszowi Sekulskiemu, jak wam się rywalizowało? No na pewno Łukasz jest bardzo groźnym zawodnikiem i cały czas musiałem być skoncentrowany, żeby Łukasz nie doszedł do dobrej sytuacji strzeleckiej. Jakiś strzał oddał, jednak no, małe to pocieszenie, choć bramki nie strzelił, ale jednak bardzo dobrze pracował dla zespołu i myślę, że zagrał Łukasz dobry mecz. Bartek, zaapeluj do kibiców, żeby nie zrażeni tym wynikiem przyszli na nasz stadion 2 czerwca. Ja myślę, że kibice doceniają cały ten sezon i jeden mecz nie zamarzę opinii o naszej drużynie i o całym sezonie, bo trzeba przyznać, że był udany i rozmawialiśmy z kibicami, też doceniają to, że sezon mieliśmy udany i że włożyliśmy dużo pracy i jeden mecz tego nie zamazuje, tej całej opinii. I dlatego dziękujemy bardzo wszystkim kibicom, którzy są z nami na dobre i na złe i my jako drużyna postaramy się w ostatnim meczu zrobić też coś dla nich i godnie się pożegnać z naszym stadionem. Marcin, czy lepiej jest zapewnić sobie utrzymanie na 4 kolejki przed końcem i później przegrać 3 mecze z rzędu? Czy walczyć w tych 3 do końca i je wygrać, no i cieszyć się w ostatnim spotkaniu podwójnie? Na pewno zawsze trzeba walczyć, niezależnie od tego. Nie, absolutnie. Natomiast no my zrealizowaliśmy ten cel na tyle wcześnie, że mieliśmy ten komfort, że przy trudnych momentach dla nas kadrowo w końcówce, że mogliśmy pozwolić sobie na te porażki. One oczywiście bolą, bo nikt z nas nie lubi przegrywać, jesteśmy ambitnymi ludźmi, ale pracowaliśmy na ten efekt w postaci utrzymania przez cały rok. Mhm. Nie możemy o tym zapominać, bo cel został zrealizowany i to jest najistotniejsze. Dzisiaj zagrało kilku młodych, wcześniej zupełnie szerszej publiczności, nieznanych ludzi. Czy tak na gorąco jesteś w stanie coś szerzej o ich występie powiedzieć? Muszę ich pochwalić za olbrzymie zaangażowanie, za wielką ambicję. Widać było, że ci chłopcy zostawili serce dzisiaj na boisku, a to jest bardzo istotne, bo grali dla swojego klubu, dla Wisły Płock, są z Płocka. Dostali szansę trochę wymuszoną sytuacją kadrową i sprostali mentalnie. To jest bardzo ważne. Oczywiście to są zawodnicy, którzy mają określone możliwości piłkarskie w tej chwili.
i potencjał, natomiast mogę ich tylko pochwalić za to, że nie pękli w tym meczu i naprawdę spisali się dzielnie. Mieliśmy przed tym meczem szansę zająć 10 miejsce w tabeli, skończyło się ostatecznie na 12. Czy gdybyś w lipcu, rok temu usłyszał, że zakończysz rozgrywki na 12 miejscu, to byłbyś zadowolony? Pamiętajmy, że my byliśmy o punkt do ósemki też w tak pewnym jest. Momencie. Oczywiście nie weszliśmy do tej pierwszej ósemki, ale jeżeli pytasz mnie o to, czy byłbym zadowolony, gdyby ktoś mi powiedział, że utrzymamy się tak w Ekstraklasie, to powiedziałbym, że tak, bo pamiętam też w jakim punkcie byliśmy po awansie, że musieliśmy ten zespół wzmacniać, że musieliśmy do ostatniego dnia, można powiedzieć, okienka pracować nad tym, żeby w takim kształcie wyglądał. Musieliśmy odbudowywać zawodników. Przychodzili do nas piłkarze często, w ostatnim momencie rzadko, mało grający w swoich klubach. Robiliśmy to trochę sposobem i chwała jakby zarządowi klubu i dyrektorowi za to, że udało się to poskładać na tyle, że ten zespół utrzymał się w Ekstraklasie, co jest celem, było celem nadrzędnym i to nam się udało zrealizować. Rozegrałeś pierwszych dla siebie 37 meczów w Ekstraklasie. Jak bardzo różniły się one od tego, co wcześniej w swojej karierze trenerskiej przeżyłeś? No na pewno bardzo cieszymy się z tego. Jesteśmy wyróżnieni przez to, że gramy w Ekstraklasie. Sami bardzo mocno zapracowaliśmy na to. Ja również. Powiem nieskromnie, żeby być trenerem ekstraklasowym i na pewno Ekstraklasa różni się w dużej mierze od tych niższych lig, od pierwszej ligi czy od drugiej, to już ewidentnie. Jest wielu lepszych piłkarzy, takich jakościowo bym powiedział, natomiast o otoczce nie muszę mówić, no bo to już jest zupełnie przepaść. Wspaniale pokazywana, świetne stadiony, coraz więcej piłkarzy, którzy chcą przyjeżdżać też z zagranicy do Polski, już nie takich powiedziałbym przypadkowych jak jeszcze kilka lat temu, co też świadczy o tym, że Ekstraklasa się rozwija i myślę, że to dobrze. Natomiast no też bardzo mnóstwo wyzwań i tutaj już myślimy o tym, co w przyszłym roku, bo chociażby ta końcówka sezonu pokazała, jak ważne są kadry zespołów, jak ważna jest liczebność dobrych piłkarzy. No my na szczęście zapewniliśmy sobie to utrzymanie wcześniej, ale tak hipotetycznie można by się zastanowić, co by było, gdybyśmy musieli przystępować na przykład w takiej sytuacji do meczu, który miałby decydować o utrzymaniu, prawda? No trzeba takie warianty rozpatrywać. Oczywiście z drugiej strony też akcenty położyliśmy na to, żeby szybciej sobie to zapewnić, wszystkie ręce na pokład i tak dalej, eksploatacja piłkarzy, no bo chcieliśmy mieć, że tak powiem, z głowy to jak najszybciej, ale no nie możemy się absolutnie uśpić, bo Ekstraklasa jest wartością samą w sobie, biorąc pod uwagę to, co daje też klubowi w postaci zastrzyku finansowego i wiemy o tym. Także musimy pielęgnować to, bardzo mocno pracować teraz, no ja może trochę mniej, natomiast zarząd klubu, dyrektor sportowy, nad tym, żeby ten zespół odpowiednio wzmocnić przed następnym sezonem. Gdybyś bogatszy o wiedzę, którą masz dzisiaj, mógł cofnąć czas, to co w tej pracy byś zmienił, tak żeby było jeszcze odrobinę lepiej? No na pewno my analizujemy każdy dzień tak naprawdę, każdy mecz na czynniki pierwsze i po fakcie można pewne rzeczy pomyśleć, że zrobiłoby się inaczej na przykład. Natomiast generalnie ja może powiem o tym, z czego jestem najbardziej zadowolony. Jestem najbardziej zadowolony z tego, że udało się w klubie zebrać też taki sztab ludzi, tylu ludzi, którzy pracują bardzo dobrze, rozumiejących się, sztab ludzi trenerski, że rzeczywiście mamy duże takie powody do satysfakcji. Zawsze można zrobić coś lepiej, natomiast musimy pamiętać, Maciek, o tym, że 5 lat temu ten klub był na trzecim poziomie rozgrywkowym. To nie jest tak dużo. Dzisiaj jesteśmy w Ekstraklasie w okolicy 10-12 miejsca. Mogliśmy być na 9, jesteśmy na 12. To akurat nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ale trzeba zrobić wszystko, żeby Wisła Płock dalej się rozwijała. Znaczy, mam na myśli tutaj to, co powiedziałem już na konferencji. Zapraszamy sponsorów, zapraszamy ludzi, którzy chcieliby pomóc Wiśle. Doceniamy wkład miasta w funkcjonowanie naszego klubu. Liczymy na więcej w postaci stadionu.
zastanawiamy się nad tym, chcemy też przyciągnąć kibiców właśnie przez to, żeby mówić o tym, że będzie stadion, że klub ma się rozwijać. No ale przede wszystkim, żebyśmy mogli się rozwijać, to musimy mieć piłkarzy. Kończąc, gdybyś dzisiaj od świętego Mikołaja dostał 3 piłkarzy do wyboru, to oczywiście i tak nie podasz nazwisk, natomiast formacje. Pozycje dokładnie te 11 na boisku. Najpierw pani Złota Rybko, poproszę 3 pozycje. To może 4, czyli 4, powiedziałbym, że wtedy w każdej formacji. Po jednym. Proszę pana, wykręca się pan od odpowiedzi. Tak, wykręcam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcin Kaczmarek w swoim stylu, czyli z poczuciem humoru, podsumował sezon. Dla niego na pewno bardzo udany, podobnie jak dla całej naszej drużyny i Wisły jako społeczności, bowiem na pewno kibice i pracownicy klubu też cieszą się z tego, co w tym sezonie osiągnęliśmy, chociaż niektórzy powtarzali o niedosycie związanym z brakiem awansu do grupy mistrzowskiej. Rzeczywiście było bardzo blisko, ale niewykluczone i gorąco w to wierzymy. W następnym sezonie, a być może w jakimś kolejnym, pojawi się taka szansa ponownie. Do studia tym razem zaprosiliśmy Tomasza Marca, wiceprezesa Wisły, żeby szerzej podsumować zakończone już rozgrywki 2016-2017. Ostatni w sezonie 2016-2017 Wiślacki Kwadrans poświęcimy oczywiście podsumowaniu zakończonych rozgrywek. Zrobi to najlepiej wiceprezes Wisły Płock, Tomasz Marec. Witam Cię, Tomek, gorąco. Witam serdecznie. W zasadzie pytanie już padło. Jesteś z tego zadowolony, średnio zadowolony, czy może rozczarowany? Czy jestem bardzo zadowolony, no właśnie, bo... Tej pozycji nie było na liście. Cel, który sobie postawiliśmy przed sezonem, został zrealizowany i to kilka kolejek przed końcem sezonu. Szkoda troszkę tylko tych ostatnich 3 spotkań, ale z tych 3 ostatnich spotkań też wyciągamy pozytywy, bo zadebiutowało kilku chłopaków, którzy do tej pory nie mieli okazji grać w Lotto Ekstraklasie i to nas cieszy, bo i Dawid Kieplin, czy Seweryn Truskolaski, czy Krystian Popiela zaprezentowali Czy jeszcze się... chwilę wcześniej Mateusz Kryczka, tak, który Mateusz, tak naprawdę dostał najwięcej tych szans. Dokładnie, który też bardzo długo czekał na swoją szansę, więc takie pozytywy na sam koniec też gdzieś tam trzeba brać pod uwagę i to też dało nam odpowiedź, w którym miejscu ci chłopacy są i czy będziemy mogli na nich liczyć w przyszłości, tak? Ja osobiście uważam, że tak. Jeżeli chodzi o podsumowanie sezonu. Przed sezonem cel był jasny, utrzymanie. 12 miejsce w Lotto Ekstraklasie sądzę, że jest bardzo dobrym wynikiem po tylu latach niebycia w elicie. Jest pozytywne i też gdzieś tam pokazuje nam, nad czym musimy dalej pracować, co poprawić i tak dalej. No i kolejne cele, kolejne rzeczy na przyszły sezon już sobie możemy stawiać. No i trzeba walczyć o lepszy wynik niż w tym roku. Ale oczywiście w przyszłym sezonie celem będzie utrzymanie. Też priorytetem oczywiście będzie miejsce. Oczywiście, dla nas jest najważniejsze, żeby w tym momencie ten poziom utrzymać przez te 2-3 lata i dopiero wtedy będzie można myśleć o czymś więcej, więc na razie podchodzimy do tego spokojnie, ale podsumowując sezon, jestem bardzo zadowolony z postawy zarówno zawodników, jak i też tutaj od razu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom klubu, bo to też bez ich ciężkiej pracy nie byłoby tego sukcesu i organizacyjnego, sportowego może trochę mniej, ale też ta atmosfera w pracy jest bardzo ważna i sądzę, że przez ten rok udało nam się dużo zrobić dobrego dla tego klubu i to będzie procentować w przyszłości. Mieliście razem z prezesem Kruszewskim okazję uczestniczyć w gali Ekstraklasy, która odbyła się w poniedziałek. Czy w kuluarach była rozmowa na temat Wisły? Jeśli tak, to jakie opinie środowisko wyrażało na nasz temat? Znaczy, no przede wszystkim powiem taką anegdotę, bo bardzo długo rozmawialiśmy z przedstawicielami Kanał Plusu, czyli z dziennikarzami, którzy do nas przyjeżdżają, bo też chcieliśmy usłyszeć ich opinię, chociaż też cały czas rozmawiamy na meczach, ale przy takich kuluarach łatwiej się rozmawia i gdzieś tam więcej można powiedzieć. No i właśnie mieliśmy żal z prezesem Kruszewskim, że nie było dwóch kategorii. Najpiękniejszej bramki sezonu
i największego pudła sezonu. I właśnie chłopacy... No tak, mielibyśmy szansę zwyciężyć. Chłopacy z kanalu powiedzieli, że no, tu byście mogli zwyciężyć. Ale nie no, opinie o Płocku są pozytywne bardzo, tak? Jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o też tą część sportową. Nasi zawodnicy w każdym meczu zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. W większości meczów nie ustępowali swoim przeciwnikom, więc też tu nie mogło być innej opinii o nas. Fajnie, bo też można powiedzieć, że jesteśmy nowi w tym środowisku, bo tu się troszkę też pozmieniało i ta opinia o Wiśle Płock jest na wysokim poziomie. Gdybyś mógł cofnąć czas i dzisiaj stać u progu tego pierwszego sezonu, to co organizacyjnie moglibyśmy poprawić? Znaczy ja... cały czas gdzieś tam po każdym meczu, po każdym naszym evencie, czy po jakiejś tam akcji staram się myśleć, co zrobić lepiej, żeby na przyszłość było lepiej. No i takich ogólnie całości to nie dużo wiele, więcej nie mogliśmy zrobić, bo nie pozwalały też na to nam finanse i skład osobowy, który mieliśmy do dyspozycji. Czy to tak słaby, czy tak mało liczne? Nie, tak mało liczne. To bardzo mi chodzi gdzieś tam pod względem ilości osób, które pracują przy funkcjonowaniu klubu, patrząc na inne kluby, naprawdę ten skład jest mały i gdzieś tam pogodzić to wszystko, żeby to wyglądało tak, jak chcemy, czasami jest trudno. Sam doskonale o tym wiesz, że tych obowiązków raczej przybywa niż ubywa. No ja ubolewam nad tym, że nie udało się jednej rzeczy wprowadzić i gdzieś tam cały czas bardzo mocno nad tym pracujemy, czyli nowa strona internetowa, która już dawno powinna być wymieniona, ale no niestety się jeszcze tego nie udało, ale no mam nadzieję, że 1 lipiec będzie start tej nowej strony i gdzieś tam cały czas rozmawiamy, co można poprawiać. Właśnie za chwilę też mamy spotkanie z działem, żeby pomyśleć, jakie nowe rzeczy wprowadzamy w nowym sezonie, od czego zaczynamy, no bo tego czasu mamy bardzo mało. Nawet zawodnicy mają tak naprawdę 2 tygodnie przerwy. My na tą przerwę nie możemy sobie pozwolić, bo musimy pracować i już myśleć, co będzie dalej. I tak naprawdę dla nas, dla tych takich właśnie spraw organizacyjnych, te najbliższe 1,5 miesiąca będzie, można powiedzieć, taką bardzo intensywną, wytężoną i musimy się do tego też mocno przygotować. Tomek, ja sobie to wyliczałem, 102 600 chyba dwóch albo 601 osób widziało mecze na stadionie w Płocku, co daje frekwencję 5350 dokładnie. To jest około 2000 więcej niż w pierwszej lidze, więc wzrost ogromny, oczywiście naturalny po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Czy to dużo? Czy, no i tu chyba obydwaj się zgodzimy, chcielibyśmy jeszcze więcej. Znaczy tak, ten wynik też trochę nam zbija w dół dwa mecze, które były rozegrane w tym okresie zimowym, czyli mecz z Ruchem Chorzów i mecz ze Śląskiem Wrocław. Tak, one są wyraźnie poniżej tej średniej, nawet nie stanowią 50% tej średniej, bo są poniżej 3000. I tu jeszcze byśmy mogli ten wynik mieć jeszcze większy, ale no sam nasz stadion i akurat ten okres, w którym graliśmy te mecze, no nie pozwalały na to, ja się też nie dziwię, że jeszcze, przepraszam, wchodzę ci w słowo, mecz z Zagłębiem Lubin Lutowy, również trzeci, jeszcze tam była niska frekwencja. Ale ogólnie z całości frekwencji, jeżeli patrząc na cały sezon, uważam, że to jest dobry wynik. Tak jest. Bo mieliśmy mecze, że mecz z Lechem Poznań, gdzie bilety się sprzedały całkowicie. Z Legią brakowało dosłownie kilkudziesięciu. Tak, dokładnie. Ale to też te miejsca, które były po sektorze gości, więc też nie było to komfortowe warunki do oglądania. Więc w kilku meczach ta frekwencja była, no, na każdym meczu chcielibyśmy mieć taką, ale oczywiście jeszcze musimy długo pracować nad tym. Patrząc na to, jaki mamy stadion, jakie mamy warunki do oglądania meczu, jakie mamy sanitariaty, catering i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, które kibice oczekują od tak naprawdę widowiska sportowego, czy od każdej innej rozrywki, mamy mało, to uważam, że jest to dobry wynik. Ale też pokazuje, że możemy popracować, żeby w przyszłym sezonie średnia frekwencja była jeszcze większa i nad tym też będziemy pracować. Jak oceniasz rozstrzygnięcia w tej grupie mistrzowskiej? Czyli coś jest niespodzianką, czy raczej no, liga potoczyła się jak zwykle, wszyscy gramy, Legia wygrywa? Znaczy, powiem tak, patrząc na ostatnią, samą ostatnią kolejkę, chciałbym,
po grze. Najbardziej zasługiwała w tym ostatnim meczu Jagiellonia. Bo no, najbardziej się starała. Tak, starała się, prawie, walczyła i tak dalej. Mecz Legii z Lechią był nudny. Nudny, dokładnie. Tak jest. Patrząc na cały sezon, patrząc na podział punktów, nie chcę tu mówić, no ja gratuluję Legii, tak? Bo gdzieś tam jest na pierwszym miejscu, więc wielkie gratulacje, ale też inne wyniki by było, jakby nie było podziału punktów, o których gdzieś tam rozmawiamy, tak? Kolejna rzecz jest taka, że z drugiej strony dla polskiej piłki lepiej, że Legia jest mistrzem Polski, bo ma już to doświadczenie, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Druga rzecz, będzie wyżej rozstawiona w rankingu, więc to też jest ważne, patrząc na przyszłość polskiej piłki. Gratuluję Jagiellonii, przede wszystkim Jackowi Góralskiemu, który fantastyczny sezon według mnie miał. Nawet w tej ostatniej kolejce był, tak, jeśli nie najlepszym, to jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Jeszcze ten strzał, który tak. Nie znaliśmy tego, że Jacek tak potrafi strzelać. Właśnie też miałem przyjemność w poniedziałek rozmawiania z Jackiem na gali Ekstraklasy. On aż tętni jeszcze w nim złość, że nie udało się zdobyć tego mistrza, ale to też jest wielki sukces dla Jagiellonii, dla całego klubu. A Jacek przez ten ostatni sezon zrobił ogromny postęp. Mam nadzieję, że w meczu z Rumunią wyjdzie na boisko i będzie godnie reprezentował barwy narodowe. Kolejna rzecz, Jacek bardzo miło wspomina pobyt w Płocku i powtarza mi to cały czas, jak z nim rozmawiam, że na pewno tutaj wróci, więc to też jest fajne. No i Lech Poznań, też trener Bielica zrobił fajną robotę. Końcówka sezonu może troszkę im nie wyszła, ale też tam jakieś niesnacki były w szatni, więc w to też nie wnikajmy. Ale takie rozstrzygnięcia przed sezonem sądzę, że są uczciwe. Pudło jest obiektywnie dokładnie zasłużone. Dokładnie. I te kluby zasłużyły na to, żeby medal tutaj zdobyć. Obyśmy kiedyś mieli możliwość mówić w takim kontekście o Wiśle Płock. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Gościem Wisłackiego Kwadransa był Tomasz Marzec, wiceprezes Wisły Płock, z którym spotykać się będziemy już w następnym sezonie. Do widzenia. Pierwszy po wielu latach przerwy sezon Wisły w Ekstraklasie już za nami. Bardzo dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Żegnamy się, ale nie na długo. Do widzenia.